lustro dla osób bez kontaktu lub dla wszystkich tych, którzy mają jakiś kryzys w związku. Co myślicie, czujecie i zamierzacie w stosunku do siebie? Jakie odbicie pokażą dzisiaj karty Lenormanda i Tarota w lustrze? Zobaczmy, co odbija lustro, co jest dla Was obojga najważniejsze. Witam serdecznie wszystkich moich najukochańszych subskrybentów. Ja wychodzę z założenia, że wszyscy najwspanialsi subskrybenci są właśnie tutaj ze mną, na moim kanale. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentką lub subskrybentem mojego kanału, to zostań nim koniecznie dzisiaj. Naciśnij na opcję subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał moje darmowe filmiki z wróżbami na rozmaite tematy. Oczywiście zapraszam do komentarzy dla wymiany naszej energii, feedback, Wasze historie. Wasze komentarze, czy moje wróżby rezonują, są dla mnie bardzo inspirujące i ważne. Także dziękuję za kciuczki w górę, czyli lajki. I na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich. Mój kontakt e-mailowy znajdziecie Państwo pod tym filmikiem i w komentarzach. Piszcie na mój e-mail i wtedy odpiszę Wam o warunkach wróżby indywidualnej. Lustro. Dzisiaj po stronie prawej, czyli karty brązowe, karty Lenormanda, autorstwa włoskiego artysty Ciro Marchetti, to odzwierciedlenie Was, osób pytających. Osoba pytająca wygląda tak dzisiaj, niezależnie czy jesteście kobietą czy mężczyzną, to jest po prostu osoba pytająca i Wasza energia. Osoba, o którą pytacie, za którą tęsknicie, z którą być może urwaliście kontakt, jest to strona lewa, białe karty Lenormanda, wydania niemieckiej autorki, pani Angeliny Schulze. Środkowa talia Tarota to są jego myśli, uczucia i zamiary w stosunku do Was, to co pokazuje jeszcze Tarot. W dalszym tutaj rozłożeniu mam również Energy Oracle i Libes Oracle, czyli karty Oracle energetyczny i Oracle miłosny, jako wskazówki do tego lustra. Także kochani, zacznijmy. Chciałam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj karty Wasze, osób pytających i osób, o które pytacie, wyglądają właśnie w ten sposób, że jesteście od siebie odwróceni plecami. Co to oznacza dla mnie? Nie macie spotkań, nie macie kontaktu, patrzycie w innym kierunku, macie inne cele lub, nie wiem, jakieś inne być może zdania na różne tematy. Jesteście jakby osobno lub macie zupełnie inne tutaj wyobrażenia o Waszym związku, ponieważ patrzycie w różnych kierunkach. Tutaj jest osoba pytająca, która wyczekuje, patrzy w luszcze, patrzy również w horyzont, myśli, analizuje, czeka. Również mężczyzna patrzy w innym kierunku, myśli, jest z różą w ręce, czyli jakby gotowy do kontaktu, gotowy do przeprosin, gotowy do dalszego kroku, jednakże tutaj w pozycji pasywnej, z głową wpatrzoną w dal, rozmyślający, również analizujący, jakiś analityczny, prawda? Czyli oboje zamyśleni, oboje
jakby oddzieleni od siebie, patrzący w różnych kierunkach. Tacy właśnie mi się dzisiaj, kochani Państwo, pokazaliście. Dlatego nazwałam to lustro dla wszystkich osób bez kontaktu lub z jakimś kryzysem w związku. Zacznijmy od Waszej strony. Wasza strona, jeśli chodzi o poziom mentalny, pokazuje od razu blokady, izolację, oziębłość uczuciową, brak kontaktu, brak spotkań. Oddzielenie, separacja, niedostępność, blokady. Blokady, mozolna praca, znaczy ciężkie jakby balasty, tak, które Was przytłaczają w tym związku. Również chęć kontaktu, niemniej jednak wielkie blokady, wielkie tutaj jakby negatywne myśli, jeśli chodzi o kontakt ponowny, pisemny lub telefoniczny, tak? W każdym razie tutaj być może nawet lęki, przeciążenie tym związkiem. Jakby też tutaj informacja, że bardzo obciążający związek, również mozolna, długa, ciężka praca nad tym związkiem jakby tutaj sprawia, że jesteście obciążeni. Macie jeszcze blokady, by napisać lub odpisać. Jeśli chodzi o sferę mentalną u Waszej kochanej osoby, to ta osoba tęskni, myśli o spotkaniu z Wami i myśli o jakiejś podróży. Czyli jeśli dzieli Was tutaj jakiś geograficzny dystans, to mówi ta karta o chęci podróży, o chęci spotkania, ponieważ jest dużo tu emocji. Mówi również ta karta o jakimś urlopie, właśnie jakimś wyjeździe, dłuższej podróży i jakimś planowaniu powolnym wręcz, ponieważ jest to karta powolna, by się spotkać. Być może jest to również tutaj u niego duża tęsknota za Wami. Bardzo duże pragnienie, by się wreszcie spotkać pomimo dzielących Was kilometrów. Jego myśli są przy spotkaniu. Dużo myśli o Was, dużo tęsknoty, dużo emocjonalnych myśli. Jakby też karta ta mówi o cierpliwości. Cierpliwości, jeśli są jakieś plany, tęsknota spotkania się, cierpliwie czekać, by nadeszła harmonia. Tutaj on myśli znowu o harmonii, o szczęściu razem, o tym, by nadszedł znowu między Wami jakiś piękny, spokojny, romantyczny czas. Tęsknota za kobietą, karta kobiety pięknej, atrakcyjnej, seksualnie też jego pociągającej, więc tutaj też tęsknota za wspólnymi, harmonijnymi, pięknymi, seksualnymi, romantycznymi momentami. Tęsknota za spokojem, za szczęściem, właśnie za tym, by wszystko znów wróciło do balansu. Również tęsknota za seksualnością z Wami. Tutaj też karta bociana mówi o dobrym rozwiązaniu, rozwoju spraw. Także w jego myślach, czyli osoby Wam ukochanej, jest wyciągnięcie ręki na zgodę, planowanie spotkania z Wami, pragnienie zobaczenia Was, pragnienie harmonii z Wami i tęsknota za tym, by te sprawy między Wami jeszcze raz ułożyły się dobrze, by się zmieniły znowu w pozytywne kontakty, spotkania. Tutaj pragnie ta osoba z jego ukochaną kobietą, piękną, atrakcyjną, mieć znów piękny czas.
Także tutaj są bardzo wyraźnie myśli skoncentrowane na tym, by pogodzić się, by zobaczyć się. Co jest w Waszym sercu, kochani? Osoby pytające. W Waszym sercu jest tutaj ciężko, wiele komplikacji, ciężkich spraw, zawikłań, nieufność. Być może myślicie, że była zdrada, że osoba, o którą pytacie, zdradziła Was lub ma kochankę. Tu karta mówi o eks, partnerce, konkurentce, o jakiejś rywalce, osobie, która się ewentualnie pojawiła, mieszała i są też komplikacje w Waszym związku. Jeśli nawet nie przez kochankę, jeśli rzeczywiście nie ma takowej, to karta ta mówi na pewno o opóźnieniach, właśnie tutaj rozczarowaniu, komplikacjach, jakichś bardzo zawikłanych sytuacjach w Waszym związku, które powinny się uleczyć. Pragnienie uleczenia tych wszystkich komplikacji, pragnienie rozmowy jest w Waszym sercu. Pragnienie rozmowy o Waszych problemach, o tym, co było zawikłane, trudne. Również macie niepokój w sercu, czy to w ogóle jeszcze jest do uratowania, wyleczenia. Pragniecie uleczyć wszystko, co było złe między Wami, natomiast tutaj jest nerwowość, niepokój, frustracja. Chcecie jednakże porozmawiać, wyjaśnić pewnie te wszystkie zawikłania. Chcecie porozmawiać lub napisać. W głowie macie, w sercu macie tutaj chęć też komunikacji, pomimo tego niespokoju, niepokoju, nerwowości. Co w jego sercu? W jego sercu są również troski, lęki, frustracja, dużo nieuporządkowanych spraw emocjonalnych. Tutaj myśli być może, że było za dużo między Wami kłótni, czy jakichś frustracji, nieuporządkowanych spraw. Emocjonalnie pragnie ta osoba, o której myślicie, również czegoś pięknego, niespodziewanego kontaktu, niespodziewanej jakiejś randki lub miłych momentów, sympatycznych rozmów. Niespodziewanie pragnie ta osoba zrobić, napisać coś pięknego do Was, sympatycznego, co jakby tutaj pozwoli Wam wyjaśnić ten ciężki ciężkie sprawy, uporządkować Wasze konflikty, frustracje. Osoba, o której myślicie, pragnie w sercu pięknych tutaj znowu słów, komunikacji, pisania z Wami. Pragnie znowu coś niespodziewanie być może Wam napisać, co sprawi Wam przyjemność lub Was zaprosić. Zaprosić do siebie, zaprosić na spotkanie, zaprosić w podróż, zaprosić z jakiejś okoliczności, z okazji jakiejś okoliczności. Zaprosić na wizytę, czyli odwiedziny. Ta karta mówi o zaproszeniu. Więc przede wszystkim uporządkowanie starych, jakichś tutaj skomplikowanych, zawikłanych spraw, zaproszenie do spotkania, pisanie, kontakt, komunikacja. Takie pragnienie w sercu ma Wasza ukochana osoba. Zobaczmy również, jakie zamiary macie oboje w stosunku do siebie. Wasze zamiary są, osoba pytająca, być szczęśliwą. Patrzycie w stronę szczęścia. Wy wyczekujecie szczęścia. Patrzycie tylko w tę stronę, by być szczęśliwą z tą osobą, którą kochacie i za którą tęsknicie. Myślicie jednak, że nie możecie ufać tej osobie. Być może była zdrada, być może kłamstwa, być może zauważyłyście, że są inne kobiety. Nie ufacie, myślicie, że jeszcze nie jest ten na odpowiedni czas, by być szczęśliwy, szczęśliwa, szczęśliwą. Tutaj jest coś
nieszczerego w Waszym związku, co nie pozwoli Wam stuprocentowo ufać Waszej ukochanej osobie. Być może były jakieś sytuacje, gdzie on był egoistyczny, nieszczery, zakłamany. I to właśnie tutaj zaburzyło harmonię w związku. Nie ufacie temu mężczyźnie, tej osobie. Tutaj jest jakby przeszkodą w waszych zamiarach właśnie ta nieufność, nieszczerość, jakiś egoizm, jakieś kłamstwa, być może zdrada, by być szczęśliwą z tą osobą ukochaną. Jednak myślicie, że coś, jakaś sytuacja się otworzy. Tutaj na dnie talii tarota widzimy rozwiązania. Przyjdą rozwiązania, przyjdą jakieś nowe szanse, by wyleczyć tutaj te wszystkie nieklarowne sprawy. Przyjdą rozwiązania, by uzyskać znowu jakiś kontakt. Pragniecie również kontaktu. Pomimo, że sytuacja jest niepewna, stoicie na rozdrożu, nie wiecie co robić, jednakże stabilność jest dla Was bardzo ważna. Tutaj przede wszystkim są duże straty, lęki, jeśli chodzi o stabilność tego związku, ale również Wy, przede wszystkim Wy pragniecie tutaj stabilności tej relacji, pragniecie przemiany, transformacji. Chcecie, by czas wyleczył Wasze rany. Najwyższy czas, by coś po prostu tutaj między Wami wyjaśnić. No, został tutaj przerwany związek Wasz. Tak jakby szukacie, czekacie na rozwiązania, jak znowu odnowić tutaj między Wami kontakty. Przyjrzyjmy się, co zamierza Wasza osoba ukochana. Wasza osoba ukochana ma blokady, jeśli chodzi o jakieś plany związane z Wami. Tu jesteście Wy. Jeśli chodzi o Was, są tutaj silne blokady. Wie ta osoba, że wymaga związek z Wami ciężkiej, mozolnej pracy, która go na razie na ten moment przeciąża. Dlatego jest on w izolacji, w separacji. Jest niedostępny, nie pisze, nie daje o sobie znaku życia, być może nie odpisuje, urwał się kontakt, urwał się regularny jakiś tryb pisania. W każdym bądź razie Wy, pomimo, że jesteście tu w jego myślach, sercu, planach, jest na razie jakieś okropne, ogromne przeciążenie, które blokuje jego konkretne działanie, jego plany, jego aktywność. On pozostaje w tej chwili pasywny w stosunku do Was. Tutaj te dwie karty po bokach Waszej osoby pokazują absolutną pasywność. Po prostu on w tej chwili nie robi nic. Dlatego wydaje się Wam, że jemu absolutnie na Was już nie zależy, że on zapomniał, że ma kogoś innego, ponieważ się tak masywnie odizolował. Ale jego na razie ta sytuacja z Wami przeciąża. Dlatego on potrzebuje spokoju, by przemyśleć. Tutaj Tata Żmij mówi również o tym, że on myśli, że ten związek z Wami jest bardzo skomplikowany, zagmatwany. Owszem, być może jest inna kobieta w jego życiu, która tutaj wszystko jeszcze bardziej komplikuje między Wami, która szkodzi Waszej relacji, Waszym kontaktom i która jakby zatruwa wręcz Waszą komunikację. Widzimy, że przez to on jest tutaj na rozdrożu, nie może się zdecydować. Pomimo, że ma dużo emocji i chce stabilności, chce również wyjaśnić między Wami różne sprawy, które są nieklarowne. Wie, że dużo jest w szkód Waszej relacji, komunikacji emocjonalnych, szkód duchowych, ale pomimo to chce on wyciągnąć rękę, chce napisać, tęskni za Wami, myśli,
jest znowu połączony między Wami duchowo. Chce związku z Wami. Chce pogodzenia się, chce szczęścia, chce zmiany, narodzenia się na nowo tego szczęścia, tej relacji. Chce wzmocnienia, wyjaśnienia wszystkich spraw. Tylko opanowanie. Opanowanie, spokój, czas musi wyleczyć pomiędzy Wami jakieś tutaj ciężkie, jeszcze nieuporządkowane sprawy. Co chciałam powiedzieć, że w kartach Lenormanda pokazują się w lustrze, w odbiciu lustrzanym niektóre karty, które są takie same. Na przykład bardzo masywna, powiedzmy sobie, izolacja. W Waszej głowie blokada, izolacja, separacja i w jego zamiarach. Dwa razy mamy tutaj kartę wieży, czyli potrzeba samotności, potrzeba przemyślenia spraw, byciu właśnie samym, ze sobą. Tutaj te karty mówią o tym, że jesteście na pewno oddzieleni, bez kontaktu, że relacja została przerwana, że każdy jakby odsunął się do swoich spraw. Także tutaj każdy teraz żyje dla siebie, swoim życiem. Taka sytuacja jest dzisiejsza, dlatego nazwałam to lustro dla osób bez kontaktu z kryzysami. Następną kartą, która odbija się tutaj w lustrze, jest karta przeciążenia, blokad, lęków, które bardzo silnie, energetycznie tutaj są dzisiaj w tym lustrze. Coś jest blokiat, czyli coś jest zablokowane. Jakieś są tutaj trudne przeszkody do przejścia, byście byli szczęśliwi, byście mieli komunikację, jakieś zahamowania, frustracja, duże, jak to się mówi tutaj, przeciążenia tym związkiem, trudności do przejścia. Także tutaj też mówi ta karta o tym, że jesteście oddaleni od siebie i że związek ten przeciąża Was, że macie lęki przed mozolną, ciężką, trudną pracą nad tym związkiem. Także tutaj te karty odbijają się w odbiciu lustrzanym. I to Wy, u Was w głowie i u niego w planach, w zamiarach, co blokuje Was i co sprawia, że jesteście pasywni. Następną kartą, która odbija się tutaj w lustrze, jest karta chęci pisania ze sobą, odnowienia, odrodzenia się komunikacji między Wami. Wy macie to w głowie, myślicie o tym, dlaczego nie piszecie ze sobą, tęsknicie za pisaniem, za tą komunikacją i w jego sercu jest również chęć pisania. Chęć napisania być może przez WhatsApp, Facebook, e-mail, SMS, czyli narodzenie, odrodzenie się komunikacji, kontaktów. Co słychać, co nowego. Czyli tutaj ta chęć, która jest chęcią komunikacji, pisania, odbija się w Waszym lustrze, czyli tego tak naprawdę oboje pragniecie. Wy o tym myślicie i on myśli również na poziomie serca, o tym bardzo emocjonalnie. Czyli tutaj oznacza to, że przyjdzie w najbliższym czasie jakiś list, czy jakaś, nie wiem, SMS, WhatsApp, informacja, jakaś komunikacja. Następna karta, która odbije się tutaj bardzo wyraźnie w lustrze, jest karta żmij, czyli komplikacji spraw, zawiłości u Was w sercu, jakby nieufność, frustracja, komplikacje, zawikłania, negatywne myśli, też jakby ktoś, kto zatruwa tą relację, być może osoba trzecia, być może kochanka, o której myślicie, że jest, egzystuje, że on ma kogoś i przez to, że on milczy. Być może jakieś opóźnienia, dużo, dużo ciężkich spraw. Także na pewno jest tutaj żmija w Waszym sercu i w jego zamiarach, planach czymś negatywnym, co zatruwa Waszą relację. Ewentualnie właśnie jest tutaj osoba trzecia.
jaka karta jeszcze tutaj się przewija, ewentualnie, która jest w lustrze, odbiciem lustrzanym. Nie widzę już żadnej karty identycznej w Waszych stronach lustra. Zobaczmy teraz karty Tarota, jego myśli pustelnik. Czyli pustelnik mówi o osobie singlu, samotnej osobie, szczególnie jest to też osoba spod znaku panny być może, która szuka rozwiązań, która w samotności, w ciszy, w spokoju, właśnie w izolacji szuka samotnie jako pustelnik rozwiązań. Chce być sam, chce się zdystansować, chce mieć spokój do znalezienia właśnie tutaj planu, rozwiązań, jak ma z Wami się skomunikować. Wszystko stare chce za sobą zostawić i chce szukać nowych właśnie tutaj idei w spokoju. Tutaj widzimy, że pustelnik szuka drogi, którą ma dalej pójść, tak? Przyświeca sobie latarnią i podpiera się kijem, ponieważ no, te sprawy z przeszłości go obciążają. Jakby jest bezsilny, bezradny. Natomiast oświetla sobie drogę, by znaleźć właśnie tutaj jakąś ideę, jakąś nową drogę do rozwiązania problemów. Także tutaj on na pewno w spokoju, ciszy szuka możliwości, by się z Wami skontaktować, ponieważ chęć kontaktu jest silna. W jego sercu pokazują karty Tarota Königin der Münzen, to znaczy królową monet. Królowa monet oczywiście to Wy. To Wy, czyli on myśli o Was, że jesteście wspaniałą, stabilną, bardzo rezolutną, bardzo przedsiębiorczą, solidną osobą, która daje mu poczucie bezpieczeństwa, która jest być może dobrze usytuowana zawodowo, finansowo. Dlatego wzbudzacie w nim również podziw. Jest to osoba, partnerka, do której on ma zaufanie, której można zaufać. Jest bardzo rezolutna i myśli bardzo stabilnie, praktycznie. On wie, że Wy chcecie stabilnego związku, dobrej, długotrwałej relacji, której być może on nie może Wam na ten moment dać, ponieważ ma dużo lęków, frustracji, dużo blokad. Wie ta osoba, o której myślicie, że Wy jesteście osobą wierną, bardzo rzeczową, która ma materialne bezpieczeństwo i umie zadbać o siebie, jak również o swojego partnera. Wie, że jesteście osobą, na którą można liczyć, bardzo odpowiedzialną, realistycznie myślącą, stąpającą twardo po ziemi. Tak widzi Was osoba, o którą pytacie. Wasza osoba ukochana. Taką ma Was w sercu. Jego plany i zamiary według kart Tarota są tutaj jako bubę mieczy, czyli paś mieczy. Paś mieczy mówi o tym, że ta osoba jest, o którą pytacie, jest bardzo młoda, młodsza od Was lub jeszcze nie w pełni dojrzała emocjonalnie, duchowo, niedoświadczona. Niemniej jednak ta osoba chce walczyć o ten związek. Chce, by ta relacja jeszcze raz być może zaistniała, by była komunikacja. Ta osoba myśli o nowym początku, o nowej szansie. Trzymając miecz w ręku, chce odciąć wszystko, co było złe i zacząć, czyli walczyć o nowe w Waszej relacji. Takie są jego zamiary. Na spodzie kart Tarota pokazuje mi się karta czterech buław, czyli aktywne działanie, zbudowanie czegoś stabilnego, radość, znowu radowanie się razem, coś miłego, otwartość na zbudowanie czegoś jeszcze raz nowego, harmonia, spokój, przyjaźń, pokój,
takie są zalety tej karty. Czyli coś aktywnie jeszcze ma się tutaj wydarzyć. Coś miłego, radosnego, gdzie będziecie się znów godzić, rozmawiać, radować. Karta oraklu energetycznego. Jakie energie są ważne dla Was, dla tej relacji? Angel of Balance. Balans, kochani, występuje już tutaj któryś raz. Anioł balansu mówi oczywiście o harmonii. O tym, że należy spokojnie czekać. Być może jest to też przepowiednia, że nadejdzie niedługo między Wami balans, harmonia, zgoda, spokój, radość. Także zostańcie w energii spokoju, cierpliwości. I tutaj balans, harmonia, opanowanie, cierpliwość są ważne aspekty, to są ważne energie, które pomogą być może Wam się pogodzić i znów ze sobą dobrze rozmawiać, komunikować, cieszyć się, radować. Orakel miłości mówi również o tym, że czekanie się opłaci. Tutaj pokazuje ta karta dwa anioły, które czekają. Siedzą spokojnie. Göttliches Timing wirk in deinem Liebesleben. Czyli Boży czas, opatrzność Boża tutaj działa w Twoim życiu romantycznym, w Twojej relacji. Divine timing is at work in your love life. Czyli Boża opatrzność, być może opatrzność wszechświata, działają, czuwają nad Wami i są ważne w Twojej relacji. Także zaufaj Bożej opatrzności czy wszechświatowi. On naprawi wszystko między Wami w swoim czasie. Czekanie opłaci się. Powiedzmy sobie, te karty są do siebie podobne. Angel of Balance i opatrzność Boża działa w Twojej relacji i pomoże Ci, jakby by uleczyć te rany, by uleczyć tą relację. Tylko cierpliwość, opanowanie, czas i odpowiedni czas, który nadejdzie sam, by uleczyć Waszą relację. Jeszcze zobaczę na koniec. W Liebesorakel Botschaften von Herzen, czyli orakel miłości, tutaj przekazy serca, czyli przekazy płynące prosto z serca. Zobaczmy, co Wasz partner chce Wam powiedzieć. Okej, już mi wyleciała karta. Auf ewig, czyli na zawsze. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig wird. Czyli w przetłumaczeniu prostym tego jest: respektuj miejsce w innych, gdzie mieszka miłość. Respektuj właśnie to, że w innych być może istnieje właśnie też miłość i potrzeba miłości,
tylko każdy z nas ma inne pojęcie miłości, inny timing dla rozwoju tej miłości. Dlatego respektuj również tą miłość w innych i być może czas lub sposób lub właśnie jak ma się ta miłość również rozwinąć. Nie naciskaj, nie rób presji i nie narzucaj swoich oczekiwań lub swoich tylko wyobrażeń o miłości, ponieważ to może być męczące lub kogoś możesz tym przestraszyć, przerazić. Respektuj to miejsce w innych, gdzie też miłość mieszka, ale być może potrzebuje jeszcze czasu, by się pokazać, ujawnić, rozwinąć. Także też ciekawa jakby rada. Życzę, kochani, wszystkim, by ta miłość, która mieszka w nas, w każdym z osobna i w każdym inaczej, rozwinęła się dla wszystkich pozytywnie. By przyniosła piękne, romantyczne rezultaty. By dała Wam radość. Tego życzę Wam i również sobie. Dziękuję serdecznie za oglądnięcie tego lustra. Proszę o komentarze dla wymiany energii. Proszę o lajki z kciuczkiem w górę. I proszę o subskrypcję mojego kanału, jak również o kontakt ze mną na wróżby indywidualne. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam wspaniałych, miłosnych chwil i powrotu kontaktu z Waszą osobą ukochaną, za którą tęsknicie. Do usłyszenia. Już wkrótce.